Cześć wojownicy, witajcie. Kontynuujemy nasze wywiady przed galą FEN36. Skoro FEN, skoro Szczecin, to tego człowieka, z którym się rozmawiam, zabraknąć po prostu nie mogło. Wojciech Janusz jest moim gościem. Witam cię, Wojtku, serdecznie. Cześć, witam wszystkich. No właśnie, Wojtku, tak sobie myślałem, twoja ostatnia walka na Seaside Battle z Dziwnów to był wielki, można powiedzieć, sukces organizacyjny. Natomiast sportowo nie poszło po twojej myśli. Myślałeś, miałeś takie przeczucie, żeby może zrezygnować z tego startu na tym szczecińskim Fenie, pewne rzeczy sobie poukładać w głowie na spokojnie, czy jednak no, nie wyobrażałeś sobie, żeby na tej gali cię zabrakło? To takie w sumie były troszkę mieszane uczucia, ale jak już tak na spokojnie sobie usiadłem i sobie przemyślałem wszystko, no to oczywiście doszedłem do wniosku, że nie może mnie zabraknąć, tym bardziej, że no to jednak Szczecin, moje rodzinne miasto. Gala ostatnia FEN w Szczecinie odbyła się no, naprawdę, naprawdę niesamowicie. No i teraz będzie tak samo. Dlatego no, szybko podjąłem decyzję, że walczę, że muszę zawalczyć. Po prostu tamtą walkę no, traktuję jak po prostu zwykły błąd, no bo to tak wyglądało, że właśnie jeden błąd no, spowodował, że przegrałem i chcę jak najszybciej ten błąd naprawić i dalej iść. No właśnie, Wojtku, ty jesteś z organizacją bardzo długo związany, już sporo walk, można powiedzieć taka żywa legenda organizacji FEN. Szczecin wydaje się, że to jest takie naprawdę bardzo ciekawe miejsce na mapie FEN-u. Troszeczkę nie wiem, czy to będzie dobre porównanie do Ostródy, która też już weszła na stałe, można powiedzieć, te kanony FEN-u. Natomiast Szczecin wydaje się, że to jest taka perełka. Wciąż jest taki nieoszlifowany diament, ale są tam zawodnicy, są tam kibice. No jak widać, organizacyjnie też to wszystko fajnie może się spiąć. To prawda. Właśnie tak Szczecin słynie z tego, no mieliśmy tą jedną galę, zapełniliśmy całą halę i wydaje mi się, że to robi robotę, że nasi kibice po prostu przychodzą kibicować tak naprawdę od serca i jak walczą zawodnicy ze Szczecina, no to naprawdę jest wrzawa, jest wrzask, są krzyki na trybunach i to właśnie wydaje mi się, że między innymi po to się to robi, żeby to ludzie czuli te emocje, a no nie ma co mówić, na ostatniej gali FEN-u w Szczecinie tych emocji było naprawdę mnóstwo i głęboko wierzę, że teraz będzie tak samo. Z tego, co się orientuję po sprzedaży biletów, to też na tyle, ile można sprzedać, to będzie komplet praktycznie. I no wygląda na to, że będzie tak samo spektakularnie jak ostatnio. Ostróda oczywiście też jest super miejscem i też miałem okazję tam walczyć i ogólnie też być tam jako gość. I jest to niesamowite miejsce, bardzo mi się tam podoba i zawsze jak będę miał możliwość, to będę chciał tam wracać. Ale tam jakby to powiedzieć, troszkę jest ich mniej. Wiadomo, jakby były troszkę większe trybuny, tych kibiców by było jeszcze więcej. No tutaj o tyle fajnie w Szczecinie, że mamy ogromną halę i że tych kibiców naprawdę może wejść mnóstwo. Wojtek, wróćmy jeszcze na chwilę do wydarzeń tych lipcowych. Powiedz mi, już kończąc ten temat całkowicie, ty uważasz, to co się stało w walce z Ederem, to jest kwestia, to był błąd mentalny? Coś się stało nie tak w tym aspekcie właśnie mentalnym? Czy uważasz, to był taki czysto sportowy błąd, czysto fizycznie, czy po prostu w walce coś wyszło, co nie mogłeś przewidzieć i nie po prostu, jak mówisz, czy popełniłeś błąd typowo, który wynikał z przygotowania fizycznego, czy faktycznie gdzieś po prostu psychicznie może troszkę za duże było to ciśnienie przed galą, jak sądzisz? Teraz tak z perspektywy już no, jakiegoś czasu. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie psychiczne podejście, no to chyba raczej nie, bo już tyle walk mam stoczonych na takich dużych galach, że generalnie tutaj już staram sobie jakoś z tym radzić i wydaje mi się, że jest całkiem okej. Po prostu później miałem możliwość troszkę porozmawiać jakby ze sztabem Edera i oni tą akcję ćwiczyli bezpośrednio po mnie i to oni mieli bardzo mocno to przygotowane. I nie ma co mówić, no Eder jest czarnym pasem, tak, i w brazylijskim jiu-jitsu długie ręce, bardzo kościste te dłonie i długie nogi, to właśnie to było to niebezpieczeństwo właśnie tych duszeń, bądź nogami, bądź rękoma, no akurat złapał mnie w brawo. Szczerze powiem, że na treningach, jak ktoś łapie mnie w tą technikę, no to zazwyczaj udaje mi się uciekać, a tutaj tak jak mówię, to jeszcze było dopięte brawo z pół gardy, gdzie to praktycznie jest no prawie niemożliwe, ale przez to, że on miał tak długie te ręce, to zaskoczył mnie tym, że dopiął te brawo z pół gardy, no i wtedy było 5-6 sekund na to, żeby uciec,
starałem się wykorzystać te 5-6 sekund, ale no to tak jak naprawdę, no to jest dosłownie moment, no idzie spać i starałem się wykorzystać te 5 sekund, ale skończyło się 5 sekund i poszedłem spać. Ale na szczęście szybko z tego snu się obudziłeś i mamy, miejmy nadzieję, kolejny fantastyczny sen z Wojtkiem i Łukaszem Klingerem w rolach głównych. No właśnie, skupmy się na tym, co przed nami, bo to jest teraz istotniejsze. Łukasz Klinger, czy ten zawodnik był w gronie swoich potencjalnych rywali wcześniej? Skąd w ogóle pomysł na Łukasza Klingera? Czy to wyszło z czyjejś inicjatywy, czy ty po prostu otrzymałeś taką informację, będzie Klinger, okej, bierzemy, walczymy. Jak to w ogóle wygląda od kulis? To jest zawsze bardzo ciekawe. Powiem szczerze, że na samym początku miał być inny zupełnie przeciwnik, ale też nie wiem, czy mogę mówić o nim, jaki to miał być, ale tam po prostu, teraz nie jestem pewien, czy to jakaś kontuzja, czy jakaś choroba wyskoczyła i wskoczył Łukasz Klinger. Co mogę powiedzieć? No, kiedyś już mieliśmy walczyć chyba w 2016 roku razem, więc już kiedyś się do tej walki przygotowywałem. Wtedy chyba właśnie Łukasz dostał propozycję walki w Bellatorze, dlatego jakby odmówił tej walki ze mną, no bo wiadomo, wybrał Bellator, nie dziwię się, no bo jakbym pewnie miał taką możliwość, to też bym skorzystał, ale fajnie, że po takim czasie mamy możliwość zawalczyć ze sobą, skrzyżować rękawice. Jeżeli chodzi o moją osobę, no to ja nie miałem jakiegoś takiego wpływu na przeciwnika, po prostu federacja tutaj chyba sama jakoś tak dobiera, wiem, że na pewno są w kontakcie cały czas z moim bratem, menadżerem, z grupą PJ Promotion i bardziej tutaj jakieś rozmowy są prowadzone. Ja praktycznie zostaję na samym końcu poinformowany. Zresztą ja jako ja, no to zazwyczaj się godzę na każdego. No do tej pory zawsze się godziłem na każdego przeciwnika, więc jeżeli chodzi o moją stronę, no to po prostu się ucieszyłem, że to jest on i nie było czegoś takiego, że walczymy, nie walczymy. No wiadomo, że walczymy. Po prostu to było dla mnie jak przyjęcie to do wiadomości i ćwiczymy pod niego. Mhm. Właśnie, Wojtek, umawiałem tą kartę walk z Jakubem Borowiczem i Kuba mówi, metryczka twojemu rywalowi generalnie nie sprzyja, bo jesteś w takim wieku dla zawodnika, w którym albo coś dużego się stanie, albo gdzieś pewnego poziomu wydaje się nie przeskoczy. Czy wiadomo, na przykład Janka Bachowicza to jednak jest, jednak pokazuje, że może być różnie. Natomiast to jest taki kolejny niebezpieczny rywal troszeczkę, prawda? Bo wiadomo, jeżeli komuś ta metryczka nie sprzyja, ktoś jest w takim momencie swojej kariery, że albo będzie walczył o coś wielkiego, albo gdzieś faktycznie może tę karierę przyhamować. Wiemy, że on pracuje wszystko. Wiemy, że on zrobi, co będzie mógł, byleby z tobą wygrać. Tym bardziej, że, no jak nie ukrywajmy, nazwisko Janusz w Fenie znaczy bardzo wiele. Powiem tak, no jakby już na pewnym poziomie, tak właśnie, tak jak walczymy w organizacji Fight Exclusive Night, no to nie ma już łatwych rywali. Tutaj naprawdę, no jesteśmy, powiedzmy, my zawodnicy jakąś wizytówką organizacji i te walki są już naprawdę na bardzo wysokim poziomie, tym bardziej, że ta półciężka Fenie, no jest mocna, nie ma co tutaj mówić, więc to tak jak mówię, no wiedziałem, że to nie będzie łatwy przeciwnik, wiedziałem, że to będzie wyzwanie i jest to wyzwanie. A co do metryki, to tak szczerze powiem, że nawet nie orientowałem się, ile Łukasz ma lat. Bardziej się orientowałem na jego walkach, na stylu jego walki. A jeżeli chodzi o wiek, to też uważam, że to tak nie do końca, bo tak właśnie jak po Janku Bachowiczu, tak? Ma te 37-8 lat i jest w szczycie formy, zdobył tak naprawdę tytuł UFC, tytuł mistrza świata. I jest najlepszy na świecie i wydaje mi się, że jeszcze trochę czasu pobędzie. Więc tutaj wiek nie gra roli. Bardziej mi się wydaje, że zawodnik, który stoczył dużo walk, dużo bardzo ciężkich walk, miał jakieś przejścia z nokautami, bądź naprawdę z krwawymi walkami, to jedynie to może jakoś w jakiś sposób spowodować, że to się odkłada i że ten na przykład jego poziom może troszkę zmaleć. Ale inaczej tego nie widzę, więc jestem przygotowany na najmocniejszego Łukasza Klingera, jakiego tylko mogę napotkać. Mhm. Ten trening, te przygotowania pod właśnie tą walkę z Łukaszem stawiałeś na takie, na to, co się zawsze sprawdzało w twoim przypadku, czy coś nowego tutaj wprowadziłeś, był jakiś wyjazd do innego klubu, jak to wyglądało, te przygotowania? Powiem szczerze tak, między właśnie walką na Seaside Battles, a tutaj tą walką stosunkowo też nie było zbyt dużo czasu,
więc trzeba było zaraz szybko brać się do roboty i jakoś bardzo mądrze to myśleć. Byliśmy na obozie Berserkers Team, który odbył się w Borowicach i powiem szczerze, że tam było sporo takich fajnych zawodników, głównie parterowo-zapaśniczych. Był Kamil Wojciechowski, z którym właśnie też sobie dużo posparowałem i dużo też właśnie robiliśmy tych zadaniówek, takich parterowych i stójkowych też. Więc no, przeszedłem ten obóz, to bardzo ciężki okres, bardzo ciężki obóz był. I od tego obozu już jestem tutaj na miejscu. Wiadomo, na tyle fajnie mamy tutaj tylu mocnych zawodników, że jest z kim trenować, jest z kim ćwiczyć, więc Łukasz Sudolski też szykował się do walki w przedsionku UFC, tak, Contender Series. I tam jeszcze paru chłopaków się właśnie szykuje też na FEN, więc no mamy tą pakę, ciężko ćwiczymy, nie ma czegoś takiego, że nie ma z kim porobić. Po prostu tutaj resztę tych przygotowań tutaj na miejscu jestem i tutaj trenuję. Wojtek, twoja dywizja półciężka bardzo robi się coraz bardziej ciekawsza w FEN. Już od dłuższego czasu mówi się, że FEN tą półciężką stoi jednak. Nawet słyszy się często takie głosy, że jest ta dywizja silniejsza niż w przypadku tego głównego potentata na polskim rynku. Jak ty obstawiasz, tak? Miałeś okazję walczyć i z Marcinem Wójcikiem, i z Ederem. Jak ty obstawiasz ten pojedynek? Bo on może mieć kluczowe znaczenie dla losów tytułu, który też na pewno gdzieś chodzić po głowie. Powiem szczerze, że jakbym miał tak typować, to bardziej typowałbym zwycięstwo Marcina Wójcika. Tutaj mówię, jeżeli Marcin odrobił lekcję, a na pewno odrobił lekcję z mojej walki z Ederem i też ma mądrych trenerów, no i sam jest też bardzo doświadczonym zawodnikiem, więc no, będzie przygotowany na te wszystkie takie myczki, długie ręce, długie nogi, wszystkie te duszenia. I wydaje mi się, że jeżeli to odrobił tutaj tą pracę domową i nie da się, broń Boże, tam złapać coś takiego, no to spokojnie jest w stanie wygrać ten pojedynek, nie? A tak jak mówię, chodzi o Edera, no to może zaskoczyć też jakimś wysokim kopnięciem, czy kopnięciem na wątrobę, czy tymi duszeniami, tak? Tutaj trzeba być ostrożnym, nie? Ale tak bardziej daje szansę na zwycięstwo Wójcika. Wojtek, na FEN27 ty i Adam Kowalski, no bo pamiętam słowa Andrzeja Nisza, bo też byłem niedaleko wtedy, który krzyczał: panie prezesie, bonusy, 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 bo działo się w tej walce niesamowicie wiele. Te wspomnienia gdzieś wracają, walki z Adamem, i ty myślisz, żeby faktycznie jeszcze raz się skonfrontować, bo to była taka walka w opinii nie tylko mojej, ale też wielu innych ludzi, która mogła pójść dwie strony tak naprawdę. Ten werdykt nie byłby, czy ten werdykt poszedłby na czerwony czy niebieski narożnik i tak nikt by nie mógł czuć się pokrzywdzony. Czy gdzieś są myśli w głowie? Bo wiem, że takich nieoficjalnych źródeł, że są takie pomysły, żeby was skonfrontować jeszcze raz, jeżeli tutaj te walki wasze poszły po myśli kolejne. Powiem tak, ja zawsze jestem takim zawodnikiem, który za daleko jakby w przyszłość nie wybiega, zawsze koncentruję się też na tej walce najbliższej, bo tak naprawdę ona jest najważniejsza, tak? No, trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać i po prostu myśleć, co dalej. Jakieś takie plany na przyszłość i jakieś potencjalne walki, to też wiadomo, jakaś niepotrzebna presja, której warto unikać. Więc na tą chwilę myślę o Łukaszu Klingerze, chcę wygrać tą walkę i dać się wszystko. A jeżeli chodzi o walkę z Adamem, jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście jak najbardziej jestem na tak. Adam to też jest wielki wojownik i osobiście bardzo go lubię i uwielbiam oglądać jego walki. I podchodzę do tych walk czysto sportowo i jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno zawalczymy z uśmiechem na twarzy. Później sobie przybijemy piąteczkę i będzie okej, nie? Wojtek, muszę zadać jeszcze jedno pytanie, które bardzo często się, które można gdzieś spotkać się, obserwując reakcje kibiców, ludzi ze świata MMA. No właśnie, mówiliśmy, ta walka z Adamem, werdykt mógł iść naprawdę w dwie strony. Walka z Łazarzem, też rozmawialiśmy o tym, tam brakowało bardzo niewiele, jednak te zamroczenie swoje też zrobiło. Ta walka z Ederem, jesteś bardzo blisko tego najwyższego celu, ale kiedy już wydaje się, że wyciągasz rękę po ten pas, po tą walkę mistrzowską, coś zawsze jak gdyby nie wychodzi. Jak sobie znaleźć taką motywację, siłę do tego, żeby ci zrobić ten
dwa kroki do, po tych dwóch krokach do tyłu znowu zrobić te trzy do przodu. Jak tobie się to udaje? To jest też niesamowicie ciekawe i wydaje mi się, że ten aspekt mentalny w dzisiejszym sporcie też jest szalenie ważny. No, to jest prawda. To tak rzadko kiedy się o tym mówi, ale no jeżeli zawodnik przegra walkę, no to wiadomo, serce boli i to nie ma co oszukiwać. No bo wiadomo, trenujemy, dajemy się wszystko na treningach i robimy to po to, żeby wygrywać i być jak najlepszym. I jak sobie z tym radzić? No i to jest właśnie taka moim zdaniem największa sztuka wojownika. Jeżeli jesteś takim prawdziwym wojownikiem, prawdziwym sportowcem, no to musisz się z tym zmierzyć. Bardzo często przegrana i to uczucie właśnie po przegranej to jest tak naprawdę najwyższy sprawdzian i największy sprawdzian dla sportowca. Trzeba się po prostu z tym zmierzyć. Nie zawsze jest to łatwe, ale trzeba się z tym zmierzyć i obrać sobie jakiś kolejny cel, kolejną walkę. Przemyśleć oczywiście poprzednią walkę, przemyśleć to wszystko i iść dalej, no bo nie można się poddać, nie można odpuścić. Trzeba pokazać, że potrafimy wstać i iść dalej i to wydaje mi się, że o to bardziej chodzi, nie? Jasne, dziękuję Ci bardzo za tą odpowiedź. Wojtek, już tak kończąc, na FEN27 odpaliłeś armaty w klatce, odpaliłeś też serce swoje ukochanej, także kibice pytają, co teraz odpalisz na tej najświeższej gali? No właśnie, jeszcze nie wiem, tak się zastanawiam, chyba brata menadżera podpytać, czy ma jakiś pomysł, bo no bo ciężko będzie przebić te zaręczyny, które były ostatnio. A nie ukrywam, że no to było naprawdę coś wyjątkowego w moim życiu, wyjątkowa chwila i zostanie w mojej pamięci do końca życia. Chciałbym to jakoś przebić, ale nie mam jeszcze jakiegoś pomysłu. Może widzowie mają jakieś pomysły, to niech w komentarzach podsyłają, to coś pomyślimy. No właśnie, zachęcamy Państwa do tego. A tak jeszcze zapytam na marginesie, bo też myślę, że damska część naszej widowni też chętnie posłucha. Narzeczona spodziewała się, czy była totalnie zaskoczona, nic, kompletnie się nie domyśliła? Nic, zero, kompletnie zero pojęcia o tym miała, była bardzo zaskoczona. I to też był właśnie taki okres, że stosunkowo wcześniej ona złamała stopę i to było takie, że ona jeszcze z tą złamaną stopą była na gali i też właśnie tam musiał tak jakby mój chrzestny ją wnieść do oktagonu i to takie było logistycznie troszkę skomplikowane. Ja myślałem, że po prostu nie chciała wejść z własnej woli. Nie, tylko nie, chciała, tylko że tak jak mówię, po prostu tą złamaną stopą i to tak wszystko pod górkę robiło nam przed galą, ale wszystko wyszło super i to jest najważniejsze. Na tą chwilę stopa się zagoiła, więc wszystko jest w porządku. I no i tak jak mówię, no było to czyste zaskoczenie, pełne zaskoczenie, nic się nie spodziewała, bardzo się wzruszyła i często wspominamy ten moment i to ogólnie też ogromne zaskoczenie było dla całej naszej rodziny, wszystkich naszych przyjaciół, znajomych, naprawdę wszystkich ludzi, którzy nam kibicują, no bo poza mną, moim bratem, menadżerem i może jeszcze dwoma osobami, no nikt kompletnie nie miał zielonego pojęcia, że takie coś będzie, nie? Więc zaskoczyliśmy wszystkich, całą Polskę. Także wojownicy, jeżeli szukacie jakiegoś dobrego sposobu na to, żeby powiedzieć swojej ukochanej to, co czujecie, Wojtek Janusz służy pomocą, piszcie, dzwońcie, na pewno tutaj pomoże. Wojtku, w takim razie serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Widzimy się w takim razie na Fenie. No i co? Dajcie z Łukaszem to, na co czekamy wszyscy, czyli dobre show i kolejne wielkie widowisko w Twoim wykonaniu. Dokładnie. Dziękuję uprzejmie Tobie i dziękuję wszystkim. Zachęcam na galę, oglądajcie w TV, przyjeżdżajcie do Szczecina. Na pewno się nie zawiedziecie i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, wojownicy. Cześć.